Siły oddziaływania związków chemicznych, o których wczoraj opowiadał mi Janusz Wiśniewski, miał okazję sprawdzać w praktyce najsłynniejszy polski uwodziciel Jerzy Julian Kalibabka, pierwowzór filmowego Tulipana. Dziś prowadzi szkołę uwodzenia dla mężczyzn. Zaprosił mnie na warsztat w roli wolnego słuchacza. Czy liczył pan, ile kobiet udało się panu uwieść? Tysiące. Tysiące kobiet. A ciężko jest uwieść kobietę? Łatwo. Uwodzenie jest jak gra. Jak w każdej grze można być mistrzem. No ale to każdą tak? Każdą tak. Z iloma kobietami był pan zaangażowany emocjonalnie? Mógłbym prosto odpowiedzieć, że każdą kochałem. Jaka to jest w takim razie miłość? Skoro dziś jest jedna, jutro jest druga... Bo wiem, do czego pani zmierza. O motywację! Po prostu ja żyłem w innym świecie. Mnie interesował ten świat, normy moralne jakieś, czy etyczne. Po prostu ja tak żyłem, jak chciałem. Tak, kochałem. Ale przede wszystkim powinienem powiedzieć, że kochałem najpierw siebie. A czy zdarzyło się, że któraś z kobiet, która się zakochała w panu, nie chciała się rozstać? Wszystkie nie chciały się rozstać. Czyli krzywdził je pan tak naprawdę? Niestety.